bardziej polecam operację. Tą furtkę trzeba najszybciej zdemontować, bo ona dzieje niepotrzebnie, z którą zgadzam. Jeżeli chodzi o kwestię wnęczku, wnęczek, proszę Państwa, jakby jeżeli chodzi o samą jego ideę, odbywa się w sobotę rano. Powiem w zaufaniu, że w sobotę nie pracujemy, a więc spokojnie w tygodniu pracownicy gminy mogą parkować na tym placu i nie ma tutaj żadnego przeciwstawnych interesów, więc nie widzę powodu, dla którego mogę rezygnować z czegoś, co w odczuciu pana sołtysa nie zdało egzaminu. Natomiast w moim odczuciu, byłem też tutaj kilkakrotnie, w zależności od pogody oczywiście, zdaje egzamin. I to tylko od nas będzie zależało, czy my to będziemy wpisywali w świadomość lokalną, czy nie. Przykład ostatni, nie wiem, Państwo może mieli okazję dotrzeć do inicjatywy miasta stołecznego Warszawy. 50 milionów środków unijnych przeznaczonych jest właśnie na stworzenie nowych, 18 nowych placów targowych na terenie różnych dzielnic. Jest to pięknie opisane w wyborze piątkowej, można wejść w internecie, znaleźć wraz z lokalizacjami, bo stwierdzono, że to jest potrzebne dla mieszkańców. I ja uważam, osobiście, chociaż nie jesteśmy Warszawą, że też takie miejsce jest nam potrzebne. Ale powtórzę, jakby nie pracujemy w soboty, więc samochody spokojnie w tygodniu mogą stać. W soboty natomiast wnętrze może się odbywać. Dziękuję. Bardzo proszę o ustawienie znaku parking, żeby można było legalnie zaparkować, żeby za chwilę nie polowano. Proszę pan sołtys Sefiak.